Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie serdecznie na kolejnych wspaniałościach z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Kontynuujemy i w zasadzie kończymy w tej chwili te krótkie rozważania na temat Ducha Świętego, a w zasadzie na temat owocu Ducha Świętego w naszym życiu i charakterystyki tego owocu. Wczoraj już wspomniałem, że kiedy ktoś jest zrodzony z Bożego Ducha, to on nie potrzebuje, by go uczyć, życia świętym życiem. On po prostu wydaje owoc Ducha Świętego i żyje świętym życiem. Tak jak w starym życiu, tak jak w życiu sprzed nowego narodzenia. Nikt nie musiał nikogo uczyć grzeszyć. Po prostu naturalnie żyliśmy w sposób, który się nie podoba Panu Bogu. Naturalnie, z naszej natury, popełnialiśmy grzechy. Naturalnie byliśmy na przykład niecierpliwi, nienawistni. Chcieliśmy zemsty, byliśmy aroganccy. Tak. Kiedy zradzamy się z Bożego Ducha, naturalnie stajemy się na przykład cierpliwi, na przykład przebaczający, na przykład łagodni. W sposób naturalny wydajemy owoc Ducha Świętego, dlatego że taka jest nasza nowa natura. Jest to natura święta. Jest to natura świętego. Boże Słowo mówi, że Bóg w swoich dzieciach. Wszczepił nową naturę i Boże dzieci to są ludzie, którzy podążają za tym, co do nich mówi Duch Święty i są otwarte na to, co w ich życiu robi Duch Święty. Problemem współczesnego chrześcijaństwa jest to, że bardzo wielu chrześcijan nie słyszało lub nie chce słyszeć. O nowym narodzeniu. O tym, że każdy z nas potrzebuje narodzić się na nowo. Potrzebuje otrzymać zupełnie nową naturę naturę dziedzica Królestwa Bożego, naturę Chrystusową, naturę Ducha Świętego. My nie jesteśmy Wezwani do tego, by naprawiać swoje życie. My jesteśmy wezwani do tego, by upamiętać się i zawołać do Boga o nowe życie. Jesteśmy wezwani do tego, by nie tyle fascynować się owocem Ducha Świętego, co jesteśmy wezwani do tego, by wydawać owoc Ducha Świętego. Zbyt często zbyt często powtarzamy sobie jak mantrę takie zdanie takiego mnie panie Boże stworzyłeś takiego mnie masz to jest absolutna nieprawda zanim człowiek się nie narodzi na nowo to nie za wiele ma wspólnego z tym jak go stworzył pan bóg raczej jest efektem grzechu i grzechów w jego Życiu. Raczej jest rozbitkiem względem woli Bożej. Ja oczywiście mam pełną świadomość tego, że nie każdy jest mordercą, nie każdy jest gwałcicielem, i w ten sposób można by powiedzieć, że nie każdy jest takim złym człowiekiem. Ale Boże Słowo do nas mówi, że kiedy przyrównać jakiegokolwiek człowieka na Ziemi do świętego Boga. Wychodzi na to, że ten człowiek po prostu nie jest święty, po prostu grzeszy. I Boże Słowo mówi, że za jeden grzech, jeden jedyny grzech, zmierzamy prosto do nieba, do piekła. Dlatego że tak poważny jest standard Bożego Królestwa, tak poważna jest sprawa rozmyślania na temat. Nieba. Słowo Boże też mówi do nas, że żaden człowiek nie jest w stanie sam z siebie się zmienić, sam z siebie narodzić się na nowo i żaden człowiek nie jest w stanie uregulować sprawy pomiędzy nim a Bogiem. Tutaj dwie, tak, dwa takie przykłady. Wyobraźmy sobie, że do sądu przychodzi ktoś, kto Sprawiedliwie stanął przed tym sądem, oskarżony na przykład o to, że kogoś zabił. I ten ktoś mówi tak, tak, to prawda, zabiłem, ale jak mi jak mnie wypuścicie na wolność, no to już nie będę zabijał. To nie byłoby sprawiedliwe, to nie byłoby uczciwe, to nie byłoby w porządku, to nie zaspokoiłoby oczekiwań względem sprawiedliwości. I nie możemy w ten sposób myśleć, że jeżeli suma naszych dobrych uczynków jest większa niż suma naszych złych uczynków, to Bóg powinien nas puścić wolno. Zgrzeszyłeś przeciwko Bogu? Według Słowa Bożego jest jeden sprawiedliwy wyrok, druga śmierć. Na szczęście Boże Słowo mówi, że Bóg przyszedł z odpowiedzią na to, przyszedł, by zaspokoić swoją sprawiedliwość, a jednocześnie przyszedł pełen miłości w osobie Jezusa Chrystusa. I w Jezusie Chrystusie każdy człowiek, każdy jeden człowiek może stać się. Nowym człowiekiem. Przyjmując to, co wydarzyło się na Krzyżu Golgoty, przejmując się tym, co wydarzyło się na Krzyżu Golgoty, idąc za tym, co wydarzyło się na Krzyżu Golgoty, masz ofertę prosto z nieba, że Bóg narodzi cię na nowo. Słowo Boże mówi, że każdy człowiek powinien upamiętać się, dać się ochrzcić na odpuszczenie grzechów, a otrzyma dar. Ducha Świętego. Skoro otrzyma dar Ducha Świętego, to znaczy, że jego natura zostanie wymieniona na świętą naturę i on nie tyle będzie chodził z Panem lub przy Panu, co Wy Panu, a Pan w nim. I tym jest narodzenie się na nowo. To jest moment, w którym chodzisz Wy Panu, a Pan chodzi w Tobie. Gdy prosimy Boga o to, by zmienił naszą naturę, by narodził nas na nowo, to Bóg to robi. Nie znam nikogo w swoim życiu, kto uczciwie podszedł do tego tematu, uczciwie zawołał do Bogu, uczciwie się upamiętał, uczciwie uwierzył. A Bóg nie przyszedłby z odpowiedzią. Czasem to trwa chwilę dłużej, czasem to trwa chwilę krócej, ale zawsze Bóg przychodzi do pokornego serca, które przed nim staje. Bardzo podoba mi się to, że my w tej historii nie za wiele musimy zrobić. My w tej historii jedynie musimy być posłuszni Bogu. Bardzo podoba mi się w tej historii, że my w niej musimy tak wiele zrobić. Musimy być posłuszni Bogu. A najbardziej mi się podoba w tej historii to, w to, że to wszystko polega na tym, że stajemy uczciwie przed Bożym tronem, rozumiemy, że potrzebujemy Boga, wołamy do Niego, a On zradza nas na nowo i wydajemy owoc Ducha Świętego ten owoc Ducha Świętego powoduje, że kiedy się w nas rozwija, to stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa Chrystusa i coraz bardziej przybliżamy się do słów, które są zawarte w Słowie Bożym, gdy pierwszy raz spotykamy się z człowiekiem na kartach Słowa Bożego i jest napisane, że człowiek został stworzony na Boże podobieństwo. Człowiek Boży został stworzony na Boże Podobieństwo. Człowiek, który zwrócił się do Boga, człowiek, który decyduje się na to, że chce żyć z Panem Bogiem, jest do niego coraz bardziej podobny. Dlatego, że taki człowiek spędza ze swoim Bogiem czas i przy swoim Bogu czas i w swoim Bogu czas. Dlatego, że taki człowiek poprzez tą relację z Bogiem staje się coraz bardziej podobny do Jego Syna. Kolejna rzecz, o której trzeba wspomnieć na zakończenie tej serii, to to, że zamiast unikać pewnych zmian, unikać pewnych historii w naszym życiu, raczej powinniśmy dowołać, wołać do Boga, by dokonał w nas wszystkiego, co konieczne, aby objawił się w nas Jego owoc. Masz kłopot z cierpliwością, masz kłopot z łagodnością, masz kłopot z wiernością, masz kłopot z jakąkolwiek z cech wymienionych przy owocu w Duchu Świętym, zawołaj do Boga, by zrobił wszystko, co konieczne, aby objawił się w Tobie Jego owoc, a jeśli trzeba, niech Cię zabije, by narodzić Cię na nowo. Wielkim przesłaniem Słowa Bożego, wielkim przesłaniem które padło z ust Jezusa Chrystusa, jest konieczność narodzenia się na nowo, narodzenia się z wody i z Ducha Świętego. Duch Święty powoduje, że stajemy się posłuszni Bogu. Aby otrzymać Ducha Świętego, musimy być posłuszni Bogu. Trudne? Nie do ogarnięcia? Tylko jeśli próbujemy to rozwiązać po ludzku. Prostym się to staje, kiedy rozwiązujemy to na kolanach. Wspaniałości z nieba, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia jutro z Bogiem Pa.